Pierwsza połowa roku za nami i nie mieliśmy w tym okresie zbyt dużo powodów do narzekań. Owszem, gry na PC działały jako tako, Microsoft zaliczył epicką wpadkę z Redfall i nawet Sony zdarzyło się schodzić na tarczy po premierze tytułów na wyłączność. No ale kto podpisuje umowę ze Square Enix, ten musi się liczyć z konsekwencjami. Final Fantasy z pewnością to zrekompensuje. Ale nie warto rozpamiętywać tego, co złe, gdyż mieliśmy wiele powodów do radości, jak chociażby nowa odsłona serii The Legend of Zelda, Diablo 4, Street Fighter 6, remake Dead Space czy powrót Franco. No, taki sucharek. Ale całkiem poważnie, byliśmy świadkami cudu. I to nie jednego. Otóż EA zaczęło wydawać dobre gry. Hej, Ubisoft. Można? Można, jak najbardziej. Jeszcze jak. I co? Czerwiec minął, pora na sezon ogórkowy? Niby tak, ale nie. Lipiec może nie dostarczy nam długo wyczekiwanych marek, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Bo na liczbę premier nie będziemy mieli powodów do narzekań. Oto nasza lista najciekawszych, naszym zdaniem, gier, które zadebiutują w lipcu 2023 roku. Startujemy! Pierwsza odsłona Oxenfree wyprodukowana przez byłych pracowników studia Telltale była naprawdę dobrą grą przygodową, która wprowadzała odbiorcę w gęsty klimat horroru lat 80. Pozornie sztampowa opowieść o grupie nastolatków otwierających duchom portal do świata żywych była powiewem świeżości w tym gatunku i do dziś cieszy się ponad 90 pozytywnymi opiniami na Steam. Aż 7 lat zajęło autorom wyprodukowanie sequela, ale oto jest. W tej przygodzie z dreszczykiem osadzonej 5 lat po wydarzeniach z oryginału wrócimy do rodzinnego miasta, by zbadać tajemnicę dziwnych sygnałów radiowych. Gra w dużej mierze ma przypominać poprzednika, więc polecamy najpierw sprawdzić, czy ten przypadnie wam do gustu, zanim sięgniecie po świeżą kontynuację. Ale jeśli lubicie pierwsze Oxenfree, to chyba nie trzeba was dłużej przekonywać, byście sięgnęli po Lost Signals. Atelier Marie Remake The Alchemist of Salzburg to remake gry wydanej w 1997 roku na PlayStation w Japonii. Tytuł został dobrze przyjęty i zapoczątkował olbrzymią serię, która jest znana i lubiana na całym świecie. Remake to okazja, by Koei Tecmo i Gust mogli powrócić do początku gatunku, który nazwali Leisure Adventure RPG. Trzy łączące się ze sobą elementy gameplayu to turowe starcia, systemy alchemii i budowanie więzi z naszym otoczeniem. Kiedy opuszczamy nasze miasteczko, zostaje nam zaprezentowana mapa świata z całą gamą lokacji odkrywanych w miarę postępu w grze. To tam wybieramy się po kolejne składniki dla naszych mikstur, ale także by wykonywać zadanie poboczne i specjalne zlecenia. Miejsca, do których trafiamy, to różnego rodzaju farmy, ruiny, lasy, gdzie będziemy napotykać się na przeciwników. Pojedynki odbywają się w bardzo standardowym systemie turowym. Mamy dostęp do ataku, broni i specjalnych umiejętności. Atelier Marie Remake The Alchemist of Salzburg swoją premierę będzie mieć już 13 lipca tego roku. Gra ukaże się na komputerach osobistych, konsolach PlayStation i Nintendo Switch. Warto mieć ten tytuł na oku. Ostatnie miesiące należą do Capcom. Czego nie wypuszcza na rynek, to wychodzi z tego złoto, a czasem nawet i platyna. Remake Resident Evil 4 i Street Fighter 6 to tylko ostatnie gry, których średnia wszystkich ocen kręci się wokół 90 punktów na 100. Czy tak mocarnym tytułem będzie Exo Primal? Jeden rabin powie tak, bo niby na czym ma tu polec Capcom. Exo Primal jest drużynowym sieciowym shooterem, którym walczymy z dinozaurami. Świetnie wygląda, strzela się całkiem przyjemnie, a i klimat oraz otoczka gry raczej nastrajają pozytywnie. Drugi rabin każe się jeszcze wstrzymać i poczekać, bo losy gier usług bywają przekorne. My czekamy, żeby położyć już nasze łapy na grze, a potem na dinozaurach. Let's go. Jedna z najbardziej uwielbianych serii przez naszego miłośnika strategii Cassian. Jagged Alliance to cykl, który znalazł się na zakręcie, ale z pomocą THQ Nordic
oraz bułgarskiego dewelopera, którego nazwy nie potrafię wymówić, może wyjść na prostą. Po raz kolejny wyślemy najemników do autorytarnego państwa, w którym będziemy musieli przywrócić porządek. Ja wiem, jakie myśli mogą wam się nasuwać, ale spokojnie, państwo Grand Chain jest fikcyjne. Czeka na nas kilkudziesięciogodzinna przygoda z taktycznymi potyczkami w systemie turowym i wysyłaniem do boju naraz kilku grup najemników, czyli element rozgrywki, którego tak bardzo brakuje w XCOM. Jeśli znudzi się wam zabawa solo, to będziecie mogli zagrać w sieciowej kooperacji ze znajomymi. My już przebieramy nogami i liczymy, że Jagged Alliance 3 będzie mocnym kandydatem do tytułu strategii 2023 roku. O mój Boże, jakie to dobre. Tak mogliśmy powiedzieć po zagraniu we wczesny dostęp Turbo Overkill, prawdopodobnie jednego z najlepszych debiutów Early Accessów ubiegłego roku. Wszystko tam macie, czego chcecie od boomer shootera, gra się rewelacyjnie, a jak nam nie wierzycie, to spytajcie kogoś na Steamie. 96% pozytywnych opinii z prawie 2000 ocen. I to nie tak, że wystarczy nazwać coś boomer shooterem i z miejsca uzyskuje się taki poklask. Gracze są coraz bardziej wybredni. Zapiszcie sobie. 18 lipca gramy w Turbo Overkill. A najlepiej grę kupcie już dzisiaj, ponieważ od tego dnia będzie kosztować $25, a teraz wyrwiecie ją jeszcze za 72 zł. Warto. Choć rok szkolny i akademicki mamy już za sobą, nie oznacza to, że nadszedł czas na kilkumiesięczne wyłączenie mózgownicy. Tę warto ćwiczyć ciągle. A idealnie nadają się ku temu gry logiczne. Z roku na rok ich autorzy wymyślają coraz to ciekawsze pomysły, jak wytężyć nasz umysł. Mieliśmy poszukiwanie symboli w otoczeniu, czy wykorzystywanie iluzji optycznych. Niedługo do grona nietypowych pomysłów na gameplay dołączy zmierzający na PC i PS5 Viewfinder, w którym mechanika polega na wykorzystywaniu obrazów, by zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Chcemy zrobić schody, ale mamy tylko fotografię budynku? Nic straconego. Z odpowiedniej perspektywy ten budynek może stać się naszymi schodami. Fani gier logicznych mają na co czekać. Nobunaga's Ambition to liczący sobie już 40 lat cykl historycznych gier typu Grand Strategy. Brzmi to trochę dziwnie, ale Koei stworzyło cały gatunek znany z takich produkcji jak Total War czy Hearts of Iron. Nobunaga's Ambition to strategia turowa, w której wcielamy się w japońskiego feudalnego władcę. Naszym celem jest zjednoczenie krainy rozdartej wewnętrznymi konfliktami. W grze mamy okazję wcielić się w samego Nobunagę Odę lub 10 innych daimyo. Wszystko to po to, by spróbować odbić kraj kwitnącej wiśni podczas jednego z kilku scenariuszy osadzonych w XIX-wiecznej Japonii. Nobunaga's Ambition Awakening ma być ukoronowaniem tych 4 dekad serii na rynku. Tytuł trafi na PlayStation, Nintendo Switch i komputery osobiste już 20 lipca. Fani strategii będą mieli co robić w upalne lipcowe wieczory. All are free. Free of pain, free of hunger, and above all. Fani horrorów ostatnio mogą czuć się rozpieszczani. Poza Dead Space z początku roku nie tak dawno do wczesnego dostępu weszła trzecia odsłona serii Outlast. Kilkanaście dni po niej ukazała się bardzo ciepło przyjęta Amnesia The Bunker, a na horyzoncie czai się już kolejny straszak. Mowa o polskiej grze Unholy od m.in. twórców Inner Chains. Z opisu gra brzmi nieco jak połączenie The Medium ze Scorn. Będziemy poruszać się pomiędzy dwoma wymiarami, postsowiecką metropolią i bezbożnym groteskowym wymiarem. Ich odwiedzanie uzupełni nietypowy system walki oparty o emocje, a także elementy skradane i sporadyczne zagadki. Głęboko liczymy na klimatyczną przeprawę z dreszczykiem, która nie popełni błędów wspomnianego Inner Chains. Welcome to the Rescue Corps. Kultowa seria Shigeru Miyamoto powraca po 10 latach z nową odsłoną. W tej uroczej strategiczno-logicznej produkcji ponownie będziemy mieli okazję sterować malutkimi kosmitami, którzy zgubili się na obcej planecie. W trakcie przygody pomagać nam będą tytułowe kolorowe stworzenia, obdarzone przeróżnymi zdolnościami. Szykujcie się na świetną zabawę, pełną eksploracji, walki i zagadek logicznych. A wszystko to w akompaniamencie kolorowej oprawy i klimatycznej ścieżki muzycznej. Pikmin to idealna gra na wakacje.
Remnant from the Ashes z 2019 roku podjęło się karkołomnego zadania połączenia formuły Dark Souls ze stylem strzelanki TPP. Zadanie to przyprawia o ból głowy wielu deweloperów i tytuły takie jak Immortal Unchained lub Dolmen niestety poległy w tym starciu. Remnantowi jednak udało się wrócić z tarczą i choć cierpiał na kilka bolączek, był zdecydowanie najlepszą grą w tym stylu. Teraz producenci chcą przeskoczyć samych siebie, dostarczając sequel idealny, który ulepsza rozwiązania znane z jedynki i jeszcze bardziej rozwinie różnorodność zabawy. W tytuł będziemy mogli grać samemu lub w kooperacji, jak na gatunek przystało, zapewni grającemu duże wyzwanie. 25 lipca bądźcie gotowi na umieranie w walce z międzywymiarowym złem. Studio Telltale powraca z zaświatów z nowym IP i zdaje się nie uczyć na błędach, gdyż ponownie serwuje nam tytuł na bazie popularnej serialowej licencji. Tym razem przygodówka ma nas zaskoczyć mniej komiksową oprawą, nowymi mechanikami oraz bardziej rozbudowaną rozgrywką. Kto wie, może The Expanse złagodzi ból oczekiwania na drugi sezon The Wolf Among Us. Doczekamy się kiedyś? No, właśnie. Mickey, Minnie, Donald, Goofy, we bid you welcome to the world of Monoth! Pod koniec lipca mamy też powrót marki, którą pamiętają chyba najwięksi boomerzy. Chodzi o serię Disney Illusion, zapoczątkowaną w 1990 roku grą Mickey Mouse Castle of Illusion. Jako ikoniczna myszka i jej przyjaciele trafiamy na wyspę Monoth, na której będziemy musieli odszukać i odzyskać magiczne księgi chroniące krainę. Na tytuł warto zwrócić uwagę z jeszcze innych powodów ponad ten, że to powrót kultowej marki. Odpowiadają za nią twórcy wyśmienitego Battletoads z 2020 roku, a sam styl rozgrywki do złudzenia przypomina dwuwymiarowe przygody Raymana. Jako że tych drugich mamy obecnie niedosyt, Disney Illusion Island zapowiada się na smakowity kąsek. I to już wszystkie premiery, jakie dla Was przygotowaliśmy. Jeśli jest jeszcze jakiś tytuł, na który czekacie w lipcu, a o nim nie powiedzieliśmy, napiszcie nam o nim w komentarzu. Jeśli podoba Wam się materiał, a jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to chyba warto to zrobić. Nie zapomnijcie o łapce w górze i kliknięciu w dzwoneczek. Tymczasem nawadniajcie się, schładzajcie i nie wchodźcie do wody po alkoholu. Cześć!